Maciej Zakrocki, dobry wieczór. W ramach Galerii Dziedzictwo w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin realizowany jest program Pragmatycy i Wizjonerzy Polscy Żydzi i ich dziedzictwo. Celem projektu jest przypomnienie sylwetek bohaterów galerii. Dzisiaj mamy 9. spotkanie, które będzie poświęcone postaci Rafała Lemkina, prawnika, karnisty, twórcy pojęcia ludobójstwo, no i na pewno współtwórcy projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 roku. Tę ciekawą postać z życiorysem pełnym fascynujących zdarzeń przedstawią Państwu pani Małgorzata Wosińska, wykładowczyni międzynarodowego programu NOHA, studium magisterskiego z zakresu pomocy humanitarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jest też z nami pan profesor Lech Nijakowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Także dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No, wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają przy pomocy głównego profilu Muzeum Polin na Facebooku, zachęcamy do wnikliwego śledzenia pierwszej części naszej rozmowy, a ostatnie 30 minut naszego spotkania jest dla państwa, w sensie dla Państwa pytań, które będziemy odbierać, a ja będę przekazywał naszym gościom. No i myślę, że tutaj właściwie zostawiam już naszym panelistom wybór, kto zacznie, ale najlepiej myślę zacząć od samego początku, bo to, co wydaje mi się ciekawe, przynajmniej jeśli chodzi o zajęcie taty młodego Rafała, to, że on dzierżawił gospodarstwo rolne, co wydaje się tak troszkę odbiega od pewnego może stereotypowego właśnie postrzegania, czy literackiego postrzegania Żydów mieszkających właśnie szczególnie w jakichś małych miejscowościach. Kto zaczyna? Cóż to było takiego nietypowego być może właśnie w tej pracy taty Rafała Lemkina? Musi pan wskazywać. Tak. Jednak. No, ja myślałem, że tutaj będzie. Pani, tak. Ja myślałem, że tu jest pełna rozmowa. Słyszymy się w każdym razie cały czas, także też zachęcam do tego, żeby po prostu włączać się do rozmowy. Pani Małgorzata, bardzo proszę. To ja może tak dosłownie kilka słów powiem. Nie jestem specjalistką od historii Żydów w zakresie rolnictwa i faktycznie ja nawet nie wiedziałam, że jest taka specjalizacja, ale jest. I wydaje mi się, że to też wskazuje na funkcjonowanie tego mitu, że jak się zajmuje historią żydowską, to się raczej zajmuje poza kategorią właśnie uprawiania roli. Ale świetną książkę napisał profesor Żbikowski, Andrzej Żbikowski na ten temat. I sytuacja wygląda tak, że mamy mit Sztetla i oczywiście ten mit pewnie funkcjonuje też do dzisiaj, ale Żydzi byli obecni na roli, może nie w takiej sytuacji własności czytelnej, ale z różnych przyczyn, między innymi z powodu tego, że w XVII wieku miasta upadały i Żydzi po prostu szukali zatrudnienia, to z miast, które też były często miejscami napięcia etnicznego i kondensacji różnych grup, uciekali w kierunku wsi, gdzie się osiedlali i najczęściej faktycznie, mimo tego, że mieszkali na wsi, to wykonywali takie zawody pozarolnicze, na przykład byli karczmarzami, często się zajmowali ogrodnictwem. W pewnym momencie jednak dzięki Stanisławowi Augustowi udało się na przykład dać Żydom rolę. Była to zazwyczaj ziemia kiepskiej jakości, co też wskazuje być może na pewnego rodzaju uwarunkowanie i hierarchizację. Tu jest też taki w moim przypadku prywatny nawet aspekt tej historii. Moja rodzina przeszła przymusową konwersję w XVIII wieku i tym sposobem otrzymała ziemię jako rodzina żydowska na dzisiejszej Wileńszczyźnie. Więc faktycznie takie przypadki miały miejsce. I myślę też oczywiście, że takie przypadki jak ojciec Rafała Lemkina, czyli Żyd dość zaradny, który opiekował się gospodarstwem i oczywiście płacił za tą dzierżawę, ale nie było to klarowne i czyste, tak jak powinno być, bo musiał płacić jeszcze dodatkową opłatę, jak to jest nazwane w autobiografii Lemkina, odpowiedniemu funkcjonariuszowi. Czyli faktycznie na warunki żydowskie było to dość niespotykane, ale takie sytuacje się zdarzały.
I może przypomnijmy też, że to rolnictwo w historii żydowskiej jest również bardzo istotne ze względu na kibuce. I w latach 30. przecież cała idea kibuców i przygotowania Żydów do wyjazdu do Palestyny również była związana z rolnictwem. Więc na pewno ta historia jest gdzieś z tyłu obecna, tylko nie jest tak może częsta, jak myślimy. I na tym tle rodzina Lemkina na pewno się wyróżniała w ten sposób, ale to nie było czyste i tam było przez cały czas groźba, którą nawet chyba Lemkin nazwał symbolem poddaństwa, widząc, że ojciec właściwie jest zmuszony do dodatkowych opłat i ta figura tego funkcjonariusza myślę, że była też jednym z elementów społecznej niesprawiedliwości, która w Lemkinie od tych wczesnych lat po prostu została zaimplikowana i potem się rozwijała bardzo twórczo jako osoba, która się zajmowała później prawami człowieka. Panie profesorze, to jeszcze musimy osadzić to jakoś geograficznie, gdzie to wszystko się dzieje. No i że mimo wszystko z tego na tyle jakoś rodzina była w stanie funkcjonować, że w końcu młody Rafał no jednak wybiera się na studia, może studiować, no czyli po prostu jakoś tam, byśmy powiedzieli, robić karierę. No tak, i to jest w ogóle problem dotyczący tego, jak się postrzega Żydów, bo to jest często fantazmat większości polskiej, kiedy tych Żydów obsadza się w roli takiego uogólnionego obcego i podobnie jest z Żydem w II Rzeczypospolitej, gdzie często to nasze mity decydują o tym, tak jak my sobie wyobrażamy tą mniejszość narodową, a Żydzi po prostu byli bardzo różni. I z tego prostego faktu musimy sobie zdawać sprawę. No i na pewno rodzina Lemkina w tym sensie była klasowo uprzywilejowana. Natomiast no, to też patrząc na studia, które odbył, jest dowodem tego, że tą rodzinę było stać po prostu na to, żeby swojego syna wysłać na takie studia i utrzymywać. Natomiast no, generalnie po prostu nie mamy się co dziwić, tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Żydzi w II Rzeczypospolitej byli bardzo zróżnicowani. Ale te fantazmaty dotyczące Żydów, to one no, żyją do dzisiaj i w zasadzie to się nie skończyło. Nie tylko w odniesieniu do II Rzeczypospolitej takie mity powtarzamy, ale również dzisiaj sobie wyobrażamy różne rzeczy. No i Szabłowski na przykład rozdział pierwszy nazwał Wiejskie dzieciństwo Rafała Lemkina na Grodzieńszczyźnie. Tam w ogóle polecam tą biografię. Ja nie wiem, czy ją Państwo znają, ale to jest w zasadzie no, niestety nieżyjący. Najlepszy znawca Lemkina napisał no, wyczerpującą polską biografię tego autora, gdzie no, nie na klęczkach pisał o nim, ale wiele rzeczy przekopywał się przez archiwa, wiele rzeczy weryfikował, co no było trudne, bo cóż, no nawet data urodzenia Lemkina dzisiaj budzi zastrzeżenia. No w każdym razie to dzieciństwo rzeczywiście to nie było takie dzieciństwo Żyda ze Sztetla, no ale co z tego? No ono po prostu takie było. Na pewno miał świadomość Lemkin swojej odrębności. Na pewno zdawał sobie sprawę, co mu grozi jako członkowi narodu żydowskiemu. Zdawał sobie sprawę, że również do tej mniejszości należy, no ale na przykład to, jak rozwijał wyobrażenie o polskości, przywiązanie do polskości w Stanach Zjednoczonych, do których w końcu trafił, pokazuje, że on sobie no, z tą wielowymiarowością tożsamości świetnie radził. Więc z tego punktu widzenia na tym skończę, ale apeluję do tego, żeby nie sprowadzać Żydów do jednej kategorii, bo po prostu Żydzi byli bardzo różni, nie tylko w II Rzeczypospolitej, ale także w PRL-u. Dziękuję. Między innymi właśnie te takie spotkania służą temu, żeby z tymi właśnie schematami w jakimś sensie walczyć. No ale skoro już padł temat wykształcenia, no to na pewno trzeba powiedzieć o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, bo to jest miejsce, gdzie rzeczywiście jak się spojrzy na taki dorobek naukowy, jeśli chodzi o nauki prawne, to wydaje się, że na pewno ta uczelnia zasługuje na jakąś szczególną uwagę. No w końcu tam się pojawia między innymi profesor Julian Makarewicz, a ten kodeks w okresie międzywojennym przecież właśnie nosi jego imię i często się do niego wraca. W jakim stopniu ta uczelnia kształtuje myślenie, wrażliwość prawniczą, w ogóle spojrzenie na to, czym powinno być prawo i czym powinno się
zajmować. Kto z Państwa chciałby zacząć, bo naprawdę tak nie chciałbym po prostu. Najpierw Pani, potem Pani. To proszę bardzo, ale na przemian, znaczy jestem gotowy odpowiadać, jeśli Pani by zdecydowała w ten sposób, więc Pani chce, czy teraz... Ja chcę, ja zostawię Panu pole może właśnie na Lwów, a chciałabym się cofnąć jeszcze, bo jeżeli mówimy o wykształceniu, to możemy się tylko jeszcze na sekundkę cofnęła do dzieciństwa, bo myślę, że ugruntowanie w pewnych wartościach, czy zasadach, czy w ogóle wytworzenie pewnej wrażliwości i też być może przyszłych zainteresowań prawniczych, ono się zdarzyło podczas dzieciństwa, na wsi i dzięki temu, że mama Rafała Lemkina-Bella, ona pochodziła z rodziny drobnomieszczańskiej i była jak na tamte warunki dobrze w miarę dobrze wykształcona. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy, że była dobrze wykształcona. W sensie prawdopodobnie nie skończyła studiów, nawet na pewno, ale miała edukację domową, która na przykład pozwalała jej zaszczepić miłość do książek swoim dzieciom. I Rafał Lemkin od dziecka czytał i myślę, że to jest bardzo ważne, bo kiedy on już w okolicach podpisu konwencji ONZ-owskiej 1948 roku wracał w wywiadach do swojego dzieciństwa, to mówił wprost, że jednym z impulsów dla zainteresowania się zapobieganiem przemocy było na przykład Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, który czytał w domu. I był porażony przemocą, którą stosował Neron wobec chrześcijan. Więc to była literatura domowa. Z drugiej strony mama zorganizowała swoim dzieciom, bo Rafał Lemkin miał jeszcze dwóch braci, nauki biblijne z zewnętrznym nauczycielem, co wskazywało też właśnie, jak nietypowa była to rodzina żydowska, czyli z jednej strony było rolnictwo, mama była wykształcona w pewien sposób, z trzeciej strony była też otwartość na religię, na poznawanie religii i dla Rafała Lemkina czytanie Starego Testamentu, które jest mocno związane z poczuciem sprawiedliwości, jak i krwi, jak i przemocy, literalnej przemocy, też było takim chyba ważnym momentem zastanawiania się w ogóle, czym jest przemoc, w jaki sposób ta przemoc jest dokonywana. W Starym Testamencie są bardzo dokładne przecież opisy. Z trzeciej strony była też poezja, którą Rafał Lemkin lubił. Powoływał się potem w swojej dorosłości, że jednym z jego ukochanych poetów był poeta rosyjski Siemon Natson, który z kolei pisał poezję o umiłowaniu przyrody, o pokoju, o dobroci. I to była chyba taka kolejna linia, którą Rafał Lemkin w kontrze tak jakby do trudnego Starego Testamentu brał jako element przyszłej wrażliwości. Czyli jednym słowem powiedziałabym, że zainteresowania Rafała Lemkina przemocą zapoczątkowały się w domu, oczywiście w sensie prewencyjnym. I może jeszcze tylko jedną rzecz powiem o jego dzieciństwie. Czytał też Tołstoja z mamą i miał chyba taki okres 6 miesięcy, kiedy postanowił, że zostanie wegetarianinem. I przez 6 miesięcy nie jadł mięsa, co się okazało trudne z przyczyn logistycznych, bo wiadomo, mama nie prowadziła pewnie kuchni wegańskiej, ani wegetariańskiej, ale on nie chciał jeść, tak jak pisze, swoich kurczaków. Co też wskazuje bardzo pięknie z antropologicznego punktu widzenia, jak wielokierunkowo Rafał Lemkin w dzieciństwie myślał o relacjach międzyludzkich czy międzygatunkowych. I teraz robię krótki przeskok. On idzie na prawo, ale zanim idzie do Lwowa, to idzie najpierw do Krakowa. I tutaj zaraz profesorowi już oddaję pole. No i a propos tej wspaniałej biografii Rafała Lemkina Szabłowskiego, to ona również polega na tym, że postać Rafała Lemkina jest odbrązowiana. Jest prowadzone śledztwo, oczywiście, które nie ma na celu obnażenia Rafała Lemkina, tylko po prostu pokazania jego wielowymiarowości i niezwykłych zwrotów, nie tylko jego biografii, ale w ogóle sytuacji społecznych, politycznych, kulturowych tamtych czasów. No i właśnie jeden z tych zwrotów czy momentów fascynującego śledztwa dotyczy właśnie pobytu Rafała Lemkina na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którego zostanie wyrzucony. I tu oddaję profesorowi Niejakowskiemu już pole. W świetnym momencie, panie profesorze, przyjmuje pan głos. Nie będę mówił o Krakowie, dotyczyło to Lwowa, więc rozumiem, że pan celowo przeskoczył. Swoją drogą to jest ciekawe, bo gdy mówimy, że to był w ogóle najwybitniejszy uniwersytet, jeżeli chodzi o prawo w Polsce, to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego od razu protestują, że nie, Kraków był lepszy, prawda? Więc z tego punktu widzenia widzimy, jak to działa. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar, no bo nie możemy całej biografii Lemkina odtworzyć. Natomiast jeśli chodzi o obszar, którym się zajmujemy,
Oczywiście tu wszystko pani słusznie powiedziała, natomiast to jest ciekawe, że w zasadzie to było starcie dwóch absolwentów Lwowa, prawda? Czyli tego koncepcja ludobójstwa Lemkina i Lauterpachta, zbrodnia przeciwko ludzkości. I Lauterpacht wygrał, tak? To znaczy nazistów sądzono, skazywano za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dzisiaj to są w ogóle dwie równorzędne zbrodnie, więc z tego punktu widzenia to jest ciekawe, żeby popatrzeć, jak te tradycje lwowskie, one jakoś rywalizowały potem w Norymberdze. No, to było, że tak powiem, ucha Amerykanów, bo musiało być ucha Amerykanów, prawda? Więc w tym sensie, no powiedzmy to wprost, Lemkin przegrał, prawda? Kto inny, Lauterpacht wygrał. No i z tego punktu widzenia oczywiście, że on był świetnie wykształcony i tego nie możemy zapominać. No on zresztą robił błyskotliwą karierę w Polsce, w II Rzeczypospolitej, prawda? No najpierw tego prokuratora, potem no przeszedł no raczej zarobkowo, prawda? Został adwokatem, potem musiał emigrować z Polski. Natomiast no był świetnie przygotowany do takiej kariery, nie tylko do tej pracy naukowej, którą zainicjował, no bo dodajmy, że na przykład wiele innych było obszarów, o których nie mamy czasu tu mówić, ale Lemkin, no poza tym, że jest słusznie nazywany ojcem tej konwencji ONZ-owskiej w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, no on jeszcze w Szwecji zaczął studia nad ludobójstwem, więc można powiedzieć, że jest też ojcem studiów nad ludobójstwem. Dzisiaj bardzo ważny obszar w takim interdyscyplinarnym podejściu do ludobójstw. No więc z tego punktu widzenia to świetne wykształcenie prawnicze we Lwowie, ono procentowało na każdym etapie jego życia w Polsce, jego kariery naukowej za granicą, jego próby zwycięstwa w Norymberdze. Natomiast no z tego punktu widzenia to jest też ciekawe, co się działo po wojnie, prawda? No bo oczywiście no Lemkin w tym sensie był postrzegany jako zdrajca, prawda? Że on nie chciał tutaj do Polski wrócić. Natomiast no fakt, że na przykład w Polsce skazywano za zbrodnie ludobójstwa, czego nie robiono w Norymberdze, to jest samo w sobie ciekawe, prawda? Więc w jakiejś mierze PRL no uskuteczniał to dziedzictwo Lemkina wbrew tak nawet samej decyzji Lemkina, który postanowił pozostać w Stanach Zjednoczonych, a nie wrócić do Polski. Więc nie mamy czasu, żeby o tym wszystkim mówić. Ja tylko zwracam uwagę, no, że fakt, że on został wykształcony w Polsce na wybitnym prawniczym wydziale na Uniwersytecie we Lwowie, to jest rzecz, której nigdy nie zapomniał. No i nie można tego pomijać, gdy mówimy o jego biografii intelektualnej. A czy nie powinniśmy jeszcze dorzucić do tej biografii tego fragmentu, no, który w jakimś sensie umiędzynarodawia również jego postać, a więc mam tutaj na myśli jego pracę już po uczelni, po wyjeździe ze Lwowa, kiedy włączył się do pracy właśnie dla Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa Karnego. To jest taki czas, kiedy się odbywają w związku z tą właśnie konferencją Biura Unifikacji Prawa, odbywają się konferencje tego biura, no i on ma okazję po prostu no, też otrzeć się od świat, tak, poznać trochę ludzi, którzy potem w jakimś sensie no, będą też dla jego biografii ważni. Panie profesorze. Tutaj przy okazji warto powiedzieć, że on znał bardzo dużo języków, prawda? I w ogóle fakt, że no po przyjeździe do Szwecji, do czego został zmuszony, szybko się nauczył języka szwedzkiego i mógł wykładać, no to pokazuje jego niebywałe zdolności. I to, że on uczestniczył realnie w tym międzynarodowym życiu prawniczym, to jest fakt. Tego mu nikt nie odbierze. Znaczy dzisiaj mówimy o umiędzynarodowieniu jako stawce w nauce, no to on już to dawno robił. No i w tym sensie na przykład on zaczął tą swoją wybitną karierę przed wojną, no bo przecież koncepcję ludobójstwa, choć tak jeszcze tego nie nazywał, zgłosił no, na piśmie, prawda, na tej konferencji w Madrycie w 1933 roku. No i tutaj względy tak zewnętrzne, no między innymi pozycja nazistów o tym decydowała, no bo to w końcu była elita rządząca w Niemczech, że nie mógł się z tym przebić. No ale to się nazywało wtedy zbrodnia barbarzyństwa. No on między innymi to zaproponował w Madrycie, dlatego no, że
nie tylko no, jakoś tak rozumiał to cierpienie, fakt, że nie można skazać, tu zresztą pewnie pan będzie chciał o tym rozmawiać, problem procesów, które się toczyły w okresie międzywojennym. No ale nie tylko doskonale to rozumiał, no ale też świetnie był zorientowany w stanie nauki ze względu na jego kontakty. No i w tym sensie jego też udział w tym działaniu, no po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że on był pełnoprawnym uczestnikiem, nie tylko ze względu na tego, że go było stać na to, no bo po prostu no i świetnie zarabiał i też sponsorowało to państwo polskie, ale również no, znał języki obce, mógł się dogadać z różnymi przedstawicielami świata nauki poza granicami Polski. No i w tym sensie to, co on próbował, to rzeczywiście wyprowadzić to karanie za pewne zbrodnie na szersze wody międzynarodowe, no z czym spotykał się tak ze zgodą różnych środowisk międzynarodowych w czasie swojego działania. I jego działanie w tym biurze jest jak gdyby przejawem tej jego aktywności na forum międzynarodowym. Tak bym to postrzegał. A czy jeszcze może i tutaj... Wrócę do pani Małgorzaty z takim pytaniem, czy jeszcze nie powinniśmy dla tego pełnego obrazu wspomnieć o tych zdarzeniach jeszcze z okresu właśnie przedwojennego, które no też w jakimś sensie można powiedzieć przygotowywały sposób myślenia i Lemkina i pewnie innych mu ówczesnych do zmierzenia się z takimi sprawami jak właśnie zbrodnie przeciwko narodom. Tak? Tutaj mam na myśli te procesy związane z zamachem na Talata Paszę, który odpowiadał za rzeź Ormian, ale też i te sprawy związane no, z działaniami Petlury w kontekście pogromów Żydów na Ukrainie. Tak. Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest ten moment, myślę, w Berlinie. To jest no, młodość Rafała Lemkina i może też warto podkreślić, że to zabójstwo, które się wydarzyło w Berlinie w 1921 roku, no to było zabójstwo, które no, było odwetowe, to znaczy po prostu w odwecie na państwie osmańskim. Pasza, który był ministrem spraw wewnętrznych i premierem krajów osmańskich podczas rzezi Ormian, ludobójstwa Ormian, został zabity przez mściciela ormiańskiego. I teraz Rafał Lemkin jest na początku swojej drogi, właściwie rozwoju, można powiedzieć, tego prawa międzynarodowego, ale też duchowego. I on w pierwszym momencie uznaje tą zbrodnię za sprawiedliwą. Znaczy przemawia przez niego pewien rodzaj aktywizmu. I dopiero po latach przyznaje, że to było jakby za szybko, że jego reakcja była afektywna. Więc jest to bardzo, bardzo taki myślę przełomowy i ciekawy moment. I już w latach 30. myślę, że on jest już dużo bardziej świadomy i podchodzi nie tyle aktywistycznie, co analitycznie do spraw. On znał Mein Kampf Hitlera. On dokładnie obserwował, co się dzieje z niemieckimi Żydami, również tymi, którzy mieli obywatelstwo polskie, co się dzieje na uniwersytetach w latach 30. Był absolutnie świadomym wzrostu NSDAP, siły i nazizmu w Niemczech. I hamował siebie, myślę, jak mógł, również podczas tej słynnej konferencji madryckiej, ale to, co on obserwował, co nie wybrzmiało oczywiście podczas w jego referacie, który nie został odczytany, ale który był przesłany wcześniej, to była pełna świadomość, że on jest świadkiem pregenocydalnych wydarzeń. I on obserwuje następującą katastrofę, którą wtedy oczywiście nazywał, jak słusznie pan profesor Niakowski powiedział, zbrodnią barbarzyństwa. Myślę też, że co mogło jeszcze wpłynąć na niego, to pogrom we Lwowie. Tak myślę teraz z perspektywy czasu, że to musiało zostawić piętno, bo Lwów kres iluzji no, nie mógł nie zostawić piętna. Pewnie też... może i doświadczenia jego szkoły podstawowej w Białymstoku wtedy też się, z tego co pamiętam, w 1906 roku był pogrom na Żydach, więc myślę, że Lemkin od samego początku był świadomy nierówności, poczucia zagrożenia, w tym zagrożenia fizycznego i po sytuacji berlińskiej
w momencie, kiedy zaczął analizować, wszedł na tą ścieżkę analizy, potem nawet analizy komparatystycznej, ludobójczej, a jego język radykalny zaczął się zmieniać w kierunku, powiedziałabym, języka no, prewencji zbrodni masowych. Więc to był bardzo ciekawy moment. Zresztą ludobójstwo Ormian do dzisiaj nie jest tak naprawdę rozliczone. Więc... No tak, ale to jak wiemy jest właśnie bardzo poważny problem polityczny, bo tak. Ci wszyscy, którzy chcą w jakikolwiek sposób utrzymywać relacje z Turcją w miarę poprawne, to wiedzą, że lepiej tego tematu nie dotykać, co oczywiście zawsze można nazwać jakąś tam hipokryzją, no ale taki jest świat polityki. Powiedzmy dwa słowa, czy to jest właśnie między innymi świadomość tych zagrożeń, tak jak przed chwilą pani powiedziała, jego doskonała wiedza na temat nazizmu, tego, co się dzieje w Niemczech, Hitlera, ale też i jakie już są nastroje w innych państwach. Wspomniała pani też o sytuacji chociażby na uczelniach, w tym jego Lwowie, prawda, na tym jego uniwersytecie w latach 30. Czy to jest taki moment, w którym on w jakimś sensie wie, że jak wybucha wojna, to po prostu no, też na zasadzie choćby chronienia siebie, że jedyną szansą jest po prostu no chyba tak to należy nazwać, no jakaś ucieczka, tak? Ta jego podróż do Szwecji chyba jest też możliwa ze względu na pozycję, na stanowisko, no, możliwości chyba też finansowe, jak to było, panie profesorze? No on oczywiście, to jest ciekawe, bo on no, wyjechał z Polski, tak jak mówię, w oparciu tak o wizę oczywiście, którą musiał zyskać. Ta jego droga jeszcze była no, taka, powiedziałbym, bardziej możliwa niż później do Stanów Zjednoczonych, no bo jeszcze nie były tak, kraj docelowy nie był tak osadzony tak przez różne inne narody, znaczy przez Niemców i przez Sowietów. No w każdym razie no, to jest mocny zarzut, ale często czyniony, że to była ucieczka. No ale z drugiej strony myślę, że w tym wszystkim my czasami przeceniamy jego zdolność analityczną, bo gdy na przykład czytamy ten wstęp do tej książki, która jest już wreszcie po polsku, ale też niedawno przetłumaczona, o ten zbiór dokumentów okupacyjnych, czyli o tej polityce państwosi, ale także, no tam jest niewiele, ale jest o ludobójstwie, no to on się we wstępie na przykład prezentuje, że on w zasadzie wszystko wiedział, prawda? On wszystko przewidział. No on nie widział. Po czasie trochę tak sobie dodawał, że on miał taki zmysł analityczny, ale myślę, że przez wiele faktów był zaskoczony. I tak się zastanawiam, czy on na przykład zdawał sobie sprawę, że on by w tej Polsce, no nie wiem, nie mógł pełnoprawnie walczyć w państwie podziemnym. Wydaje mi się, że nie wiedział do końca, tak by się trochę gorzko rozczarował, gdyby tu został. Więc w sumie paradoksalnie bardzo dobrze się zdarzyło, że on musiał wyjechać z tej Polski, ale myślę, że on do końca nie wiedział, tak, że on wyląduje w Stanach Zjednoczonych, bo to w znacznej mierze było dzieło przypadku, no i szczęścia, że akurat tak jego pozycja była taka, a nie inna, że go zaproszono później, bo on jechał na tej wizie przecież tak określonej do Stanów Zjednoczonych, że mógł przyjechać przez Związek Radziecki, no a wcześniej w ogóle trafił do Szwecji. Też trzeba zakładać, no, że on mógł wyjechać z Polski i to można nazwać ucieczką, a inni nie mogli wyjechać, tak? Nie byli w stanie tego ogarnąć logistycznie, mentalnie i tak dalej. Więc w tym sensie no, szczęśliwie się złożyło, że Lemkinowi udało się uciec, ale że też mógł uciec. On chyba do końca też nie wiedział, co czeka Żydów w Europie. Więc to, że on później niejako pisze o tym, no, że w zasadzie można tak domniemywać, że on to przewidział. Nie, on tego nie przewidział. On był zaskoczony skalą przemocy antyżydowskiej, która przecież dotknęła też wielu członków jego rodziny. O czym sobie post factum dopiero zdał sprawę, kiedy no, musiał taki bolesny bilans tak, w Stanach Zjednoczonych przeprowadzić. I to też go bardziej zdeterminowało do tego, żeby działać na rzecz uchwalenia konwencji ONZ-owskiej i później jej ratyfikowania, bo to też jego bardzo ważna aktywność. Mm-hmm. Tylko właśnie to trochę jest ciekawe, no bo z jednej strony można powiedzieć, udało mu się, prawda, uciec, wydostać, wszystko jedno, jak już to nazwiemy, do tej Szwecji, no a potem ten pomysł, żeby wrócić do państwa, które, no co tu dużo mówić, no było razem z Hitlerem najeźdźcą i okupantem i przez całe terytorium tego kraju przejechać na dodatek do państwa osi, czyli do Japonii, po to, żeby stamtąd dopiero przedostać się do Stanów Zjednoczonych, to jedni mogą nazwać szaleństwem, inni brawurą, albo, no właśnie, pani Małgorzato.
W ogóle ta Szwecja to jest ciekawy w ogóle moment w życiu Lemkina, bo on no ma tam znajomych na pewno, dzięki jego wyjazdom wcześniejszym, wysoko postawionych znajomych, którzy umożliwiają mu właśnie podróż na tak zwany paszport nansenowski na cześć Fjarda Nansena, zresztą laureata później Pokojowej Nagrody Nobla, później wcześniej w 1923 roku, który był oceanografem, ale też działaczem na rzecz pomocy humanitarnej. I taki paszport był dla bezpaństwowców po prostu. No, paszport Lemkina przez Związek Radziecki Polski no, nie był akceptowany, bo Związek Radziecki w ogóle nawet nie zdążył akceptować jeszcze polskiego rządu na uchodźstwie. Więc jakby to była idealna sytuacja nie tylko dla Lemkina, dla bardzo wielu różnych osób, żeby po prostu spokojnie przejechać. I to właściwie dzisiaj nie jest możliwe, żeby taki dokument funkcjonował właśnie dla bezpaństwowców, dla uchodźców, a jednak formalny dokument umożliwiający przejazd. Nie wiem, na ile ten dokument był powszechnie dostępny, a na ile otrzymywali go intelektualiści i osoby właśnie, które miały wysoko postawionych przyjaciół. Ale będąc w Szwecji, myślę, że to był też ciekawy moment dla Lemkina, bo to był okres właśnie w Szwecji, kiedy on zaczął zbierać materiały nazistów i tłumaczyć je sobie z języka niemieckiego. Miał dostęp do tych materiałów, różnego rodzaju źródeł i właściwie to jest początek tego mocnego zaangażowania w Axis Roots in Occupied Europe, kiedy on pracuje na materiałach źródłowych, a w Szwecji miał dostęp do tego rodzaju materiałów. Więc dla niego myślę, że to był ważny czas, taki buforowy, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ważny czas intelektualny, w którym on się zaczął mierzyć z językiem przemocy bezpośrednio. A jego droga do Stanów Zjednoczonych, która była lądowa, powietrzna, morska, on sam to opisywał, że była to droga uchodźców i on prawdopodobnie wtedy poczuł, co to znaczy być uchodźcą i myślę, że w jego przyszłej biografii kilkukrotnie jeszcze poczuje się obcy w Stanach Zjednoczonych. Więc to było takie, myślę, też fundujące doświadczenie, którego nie opuściło do końca. On nigdy się już chyba nie czuł do końca u siebie w domu. I dlatego nie wiem, na ile to była ucieczka. Nie wiem, na ile on był przekonany, że zdarzy się katastrofa i ta rozmowa z rodzicami, którą on przeprowadził chwileczkę przed wyjazdem na Łotwę, ucieczki do Wilna, potem na Łotwę i potem do Szwecji, no i potem do Stanów. No to była, chyba to był jeden dzień dosłownie, kiedy on spędził, jeżeli nie kilkanaście godzin ze swoją rodziną. I też bym nie przeceniała jego zmysłu analizy. Myślę, że tak, że to doświadczenie uchodźcze było bardzo ważne i też bardzo smutne tak naprawdę. On zmarł sam, bez rodziny. Więc chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że czytałam ostatnio artykuł, że takich dokumentów jak paszport nansenowski brakuje dzisiaj i że to jest koncepcja, która powinna zostać, nie wiem, no, przywrócona do dyskursu publicznego, który jakoś był możliwy w tak trudnych czasach jak w latach 20. i 30. w Europie, a dzisiaj okazuje się niemożliwy w XXI wieku w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej. Więc ja też zachęcam Państwa do poczytania o tym paszporcie, bo to jest takie bardzo, powiedziałabym, mocno rezonuje ze współczesnym doświadczeniem. Ale tak oto w tej opowieści o Rafale Lemkinie dotarliśmy do kwietnia 1941 roku. No i tutaj celowo przywołam taki króciutki fragment z jego tej biografii, czy autobiografii, bo pokazuje ona, że również może mógłby zrobić karierę jako pisarz. No bo pisze tak. 18 kwietnia 1941 roku siedziałem na uroczym, skąpanym w słońcu tarasie z widokiem na ogród, w którym czerwone i żółte róże kokieteryjnie zabiegały o moją uwagę. W oddali widać było wiszący most, który błyszczącą stalą przecinał czyste powietrze. Tło stanowiły góry o ośnieżonych szczytach, które zdawałoby się przypominały próżnym różom, że są śmiertelne. Wszędzie panowało wszechogarniające poczucie spokoju, a rzeczywistość wydawała się snem. To był mój pierwszy dzień w Stanach Zjednoczonych. Tak pięknie. No właśnie, to już jest moment, kiedy może jeszcze wojna nie jest tak strasznie światowa, bo to jest jeszcze przed atakiem hitlerowskim, w tym sensie nie jest światowa, a atakiem hitlerowskim na Związek Radziecki jeszcze nie ma Stanów Zjednoczonych w tej wojnie,
ale no, powoli świat się już zaczyna orientować, co się dzieje, tak, podczas tej wojny. Właściwie od samego niemal początku, między innymi za sprawą też rządu polskiego w Londynie, jest próba organizowania, spisywania zbrodni i zastanawiania się, co my zrobimy, jak przyjdzie taki moment, w którym wygramy tę wojnę, a zbrodnie trzeba będzie rozliczyć. W jakim momencie Rafał Lemkin wchodzi do tej dyskusji rozliczenia II wojny światowej? Panie profesorze, miałem wyznaczać, to wyznaczam. I bardzo dobrze. Przy zdalnym połączeniu to jest szczególnie ważne. Zresztą wyszło na to, że mówimy na przemian, więc czuję się usprawiedliwiony. No, zwracam uwagę, o czym mówiłem i o czym mówiliśmy, że on już wcześniej myślał o tym, bo zwróćmy uwagę na to, że no oczywiście morderców skazywano wcześniej, tak? To w prawie taki zapis był, tak? Że morderstwo jest czymś nagannym, karanym i tak dalej. Natomiast on sobie zdał sprawę, i to dotyczyło bardzo różnych kwestii, także jego stosunku do tych procesów, tak, do tych mścicieli, o czym mówiliśmy, o czym pani głównie mówiła, no to problem jest taki, że przywódcy polityczni i inni przywódcy narodowi nie są karani za to, że organizują masowe zabijanie, że mobilizują ludzi do zabijania. Sami nikogo nie zabijają i tym samym nie są karani za morderstwo, tak, bo nie wykonują ich swoimi rękami. I o to mu chodziło. I zresztą dzisiaj w ogóle ludobójstwo sprowadzamy do mordowania ludzi, no a zwróćmy uwagę, że u Lemkina jednak są różne wymiary ludobójstwa, bo na przykład jest coś, co jest w niewielkim stopniu w konwencji, a co bardzo tak o tym Lemkin pisał i mu zależało na tym, żeby to uwzględnić, tego do dzisiaj nie uwzględniono, czyli ludobójstwo kulturowe. Czyli dla niego likwidacja grupy jako grupy była ważna, a niekoniecznie akurat sam proces mordowania, tak na marginesie. No i z tego punktu widzenia, no ja się uśmiechałem, bo dla mnie to jest dość kiczowate, co on pisał, tak, to co pan zacytował. Więc może dobrze, że on jednak został tym prawnikiem, a nie literatem. No nie, ja się wzruszyłem tymi różami, które mogą brać umrzeć z powodu chłodu z tych ośnieżonych gór. Znaczy, gdyby on pisał prozę, podejrzewam, żebyśmy już dzisiaj jej nie czytali, o tak powiem delikatnie. Natomiast no, jego dorobek prawny cały czas działa i nawet w większym stopniu działa niż bezpośrednio po wojnie, no bo pamiętajmy tak, że ta konwencja no, była martwa przez dekady. Dopiero aż trzeba było czekać, kiedy skazywaliśmy morderców z byłej Jugosławii, z Wandy, dopiero Trybunału ad hoc powołano. Przez cały ten czas nikogo nie skazywano w myśl tej konwencji. No więc chyba na szczęście tak Rafał Lemkin tego nie obserwował. Natomiast z tego punktu widzenia, no on jak gdyby jeszcze w okresie przedwojennym o tym myślał, ale nagle, o czym też pani mówiła, no bo to są takie źródła, które my utożsamiamy, nie wiem, ANDcy się wzruszali na Quo Vadis, prawda? No Żydzi na pewno się nie wzruszali, a tu się proszę okazało, że Lemkin mógł wywieźć takie wnioski z Quo Vadis, mógł współczuć chrześcijańskim ofiarom morderstw, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia widać, że to nie jest prosta, jednowymiarowa biografia. No więc on już jak gdyby z tym nastawieniem, żeby karać zbrodniarzy, wszedł w II wojnę światową, a później mamy do czynienia z konkretyzacją. No między innymi powstawała stopniowo ta książka, kiedy on przerażony obserwował praktykę okupacyjną różnych krajów, w tym przede wszystkim Niemców, no i jakoś mu się klarowała wizja kary, którą też zawarł wyraźnie w tej książce, no bo on tam na przykład mówi nawet o konieczności finansowego zadośćuczynienia ofiarom. Więc w tym sensie jest to bardzo nowoczesne podejście do zbrodni. No ale z tego punktu widzenia to była konkretyzacja, a nie, że on żył w błogiej nieświadomości i dopiero w pewnym momencie pomyślał o karaniu. On już w okresie międzywojennym wyraźnie, głośno mówił o karaniu tych, którzy decydują o ludobójstwie, którzy organizują ludobójstwo. Bo ja bym jeszcze może wrócił właśnie do tego momentu, w którym, no bo na pewno to jest interesujące, jak on się staje taką ważną postacią w momencie, kiedy już przychodzi
mówiąc w skrócie, Norymberga, bo jak wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, no tak na dobrą sprawę, niemal przez całą wojnę, a na pewno im bliżej było jej końca, toczyła się poważna debata na szczeblu politycznym no, najwyższych wtedy, najważniejszych facetów na świecie, tak? Churchilla, Roosevelta i Stalina. Jak rozwiązać problem no, zbrodni wojennych, no, łącznie z pomysłami właśnie, że wszystkich rozstrzelać, tak, a inni, że sądzić. To są dyskusje, które się toczą właściwie przez wiele lat. Gdzieś tam się pojawia słynny plan Morgenthaua, gdzieś pojawiają się no, pomysły też polityczne, dyskusje właśnie między tymi przywódcami mocarstw. I jak to się dzieje, że gdzieś w to grono ludzi, którzy zaczynają tworzyć ten system rozliczeń II wojny światowej, gdzieś w to całe towarzystwo, jeśli mogę tak powiedzieć, z szacunkiem oczywiście o tych osobach, wkracza Rafał Lemkin. Pani Małgorzata, w takim razie. Spróbuję powiedzieć może tak, też się nad tym zastanawiałam i widzę, że jest taki u Lemkina przypadek, szczęście w nieszczęściu, że on gdzieś trafiał i potem był zwalniany i trafiał gdzieś indziej. I w jego przypadku to jest często tak, że jest na uniwersytecie i jest zwolniony z uniwersytetu. Nie chodzi nawet o kwestie merytoryczne, tylko o kwestie finansowe. I wrócę do jego statutu uchodźcy. Znaczy, żeby on pojechał do Stanów, to trzeba było zebrać pieniądze na 2 lata jego pobytu. To było $1200, czyli $600 na rok, żeby można było go zatrudnić. I był bardzo duży z tym problem. I jak się już udało zebrać na te 2 lata, no to się udało i on pojechał do Duke University i po 2 latach musiał stamtąd po prostu odejść i przeszedł do administracji publicznej. Dzięki temu, że przyszedł do administracji publicznej, zaczął mieć dostęp do wysokiej rangi dyplomatów w Waszyngtonie. Jednak dzięki temu, że pracował akademicko i na przykład jego książka Axis Rules in Occupied Europe została jakoś sformalizowana, to Johnson, który był sędzią najwyższym w Stanach Zjednoczonych i potem oczywiście był oskarżycielem strony amerykańskiej, Robert Johnson, podczas Norymbergi, zainteresował się książką Lemkina. Więc Lemkin jakoś tam został po prostu zaproszony jako ekspert. Więc u Lemkina była to przez cały czas taka dość niestabilna droga bycia pomiędzy światem akademickim a światem administracji publicznej. I myślę, że i jedna, i druga przynosiła mu rozczarowanie. Oczywiście rozczarowanie był fakt, że nie miał stabilnej uczelni, nie miał stabilnej pozycji na uczelni, ale rozczarowaniem też był fakt, że kiedy już doszedł do jakiegoś tam poziomu w administracji publicznej w Washington DC, to okazało się, a sytuacja się zaogniała oczywiście wobec w Europie i on był przecież świadomy, raporty przychodziły już powoli, Karski, Pilecki i sam Rafał Lemkin pisał przecież do Roosevelta. Miał możliwość napisania, miał możliwość zaalarmowania, napisania bardzo krótkiego memorandum, jednostronicowego bodajże, co się dzieje według niego i ten list pozostał bez odpowiedzi. Roosevelt poprosił o cierpliwość. Więc to poczucie tak jakby braku sprawczości i bycia jednocześnie w centrum wszystkiego, a jednocześnie niemożności wpływu, myślę, że było jednym z najtrudniejszych doświadczeń pracą na tej konwencji. To była ciągła niestabilność i chyba bardzo duży wydatek energetyczny. Więc jak on się znalazł w administracji, po prostu były to jego zainteresowania, ale również stracił pracę na uczelni. Tak bym to nazwała. I oczywiście miał świetne kompetencje, ale czy one były wystarczające, żeby zostać ekspertem Washington? To był po prostu zbiór różnych przypadków, których szczęśliwie po prostu się wydarzył, jak i jego pracy intelektualnej. Pan profesor już trochę o tym mówił wcześniej, ale może żebyśmy spróbowali teraz jednak to w sposób bardzo wyraźny powiedzieć, bo to jest chyba jednak ważne w dalszej części naszej rozmowy. No to jak to się dzieje, że ten jego pomysł, ten to pojęcie, tak, ludobójstwa, które wprowadził, zostało ono wprowadzone do tekstu tego układu londyńskiego, który ostatecznie kształtował Trybunał Norymberski, no właśnie ostatecznie nie sądzono zbrodni ludobójstwa, tylko przyjęto no, tę drugą formułę zbrodni przeciwko ludzkości. Jak
Kto o tym zdecydował? Dlaczego tak zdecydowano? Czy coś wiemy na ten temat? Znaczy wiemy całkiem sporo, bo to jest ciekawe, że zwykle uważamy, że w Norymberdze na pewno skazano nazistów za ludobójstwo. Otóż nie. Zresztą no, pamiętajmy, o czym nie powiedzieliśmy do tej pory, że ta konwencja została wprawdzie przyjęta w 1948 roku, ale weszła w życie jeszcze później, co zresztą dzięki Lemkinowi, bo on się bardzo temu poświęcił, w 1951 roku. No a prawo nie działa wstecz, więc zbrodni ludobójstwa w formalnym sensie przed 1951 rokiem nie było. Więc jeśli ktoś mówi o zbrodni ludobójstwa, no to trochę tak przez analogię, prawda, mówi, że to pewnie ta masowa przemoc spełnia definicję zawartą w konwencji. Ale to jest zupełnie coś innego. No i z tego punktu widzenia, no z jednej strony oczywiście można mówić, a na pewno wysokie czynniki, ale już nawet prokurator, o którym tutaj była mowa, tak, no on wybrał Lauterpachta, a nie Lemkina. Natomiast z tego punktu widzenia, no ta koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości wygrała z koncepcją ludobójstwa, a jedno i drugie zakładało, że my wprowadzamy jakąś zbrodnię, która no, zakładamy, że prawo naturalne, tak powiem ogólnie, jakoś je określało, no, ale w przepisach prawa tego nie było, prawda? No bo inne kategorie zbrodni, tam nie wiem, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi i tak dalej, one były gdzieś w konwencjach haskich, genewskich, więc można próbować szukać źródeł wcześniejszych. Ale zbrodni przeciwko ludzkości, podobnie jak zbrodnia ludobójstwa, no tego nie było, tak? To wywiedziono, no już tam nieważne jak, ale mówiono, że to nawiązuje do prawa naturalnego. I tutaj jak gdyby sytuacja bezprzykładnych, bezprecedensowych zbrodni niemieckich zmusza nas do tego, żebyśmy wprowadzili. No więc co jest ciekawe, to, że wygrał w tym sensie Lauterpacht tą rywalizację, natomiast jakąś kategorię, która ujmowałaby zbrodnie niemieckie i nie tylko niemieckie, w takim ujęciu no, przekraczającym na przykład zbrodnie wojenne, była potrzebna. I co jest ciekawe, to żeby porównać na przykład Norymbergę z Tokio, czyli jak skazywano zbrodniarzy japońskich, bo tam no, też rasowe uprzedzenia oczywiście działały, to jasne. Tak, no Niemcy to jednak byli białoskórzy, Europejczycy, a Japończycy to wiadomo, więc z tego punktu widzenia no niestety to działało wtedy bardzo silnie. No i dlatego też kategoria, znaczy inaczej to wyglądało w Tokio, natomiast generalnie zakładano, że musimy wprowadzić jakąś kategorię zbrodni, która nawiązywałaby jak gdyby do prawa naturalnego tego, co obowiązywało narody wcześniej także. I wywodzono to z bardzo różnych przesłanek i zdecydowano się jednak na zbrodnię przeciwko ludzkości, która zresztą to zbrodnia też do dzisiaj funkcjonuje. Ona jest szczegółowo zdefiniowana i jest bardzo przydatna. Więc dzisiaj na przykład mamy i zbrodnie ludobójstwa, i zbrodnie przeciwko ludzkości i one bardzo ładnie współgrają, no ale wtedy jak gdyby no, ta koncepcja lemkinowska przegrała, natomiast sama idea, żeby skazywać nie tylko Niemców, także przedstawicieli innych narodów, za takie zbrodnie, no, które były nieujęte w międzynarodowym prawie karnym, ona była dość wyraźna, ale zdecydowano się jednak na zbrodnie przeciwko ludzkości, a nie na zbrodnie ludobójstwa. No ale to w takim razie już przejdźmy do tej konwencji, bo tutaj też się pojawia ten problem definicji ludobójstwa, bo z jednej strony nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ta konwencja no, jest jakimś zwycięstwem Rafała Lemkina, ale jak rozumiem, no też trochę zwycięstwem okrojonym przez jakiś kompromis, który chyba musiał być tam zawarty, no bo zwraca się uwagę, że jednak ta definicja ludobójstwa w konwencji jest węższa niż w oryginalnym pomyśle Lemkina. Tak, panie profesorze, wrócę jednak do pana, złammy chociaż na koniec. Jak pan sobie na czym polega to zawężenie, tak? Tak, znaczy tak się mówi zwykle, znaczy żeby była jasność, od razu powiem, że moim zdaniem, bo ja jestem socjologiem, więc dla socjologa ta definicja z konwencji no, jest złą definicją. I mówi się, że ona z jednej strony jest bardzo szeroka, z drugiej strony bardzo wąska. Wąska jest dlatego, że nie uwzględnia na przykład grup politycznych, tak się mówi.
i że Lemkin jak gdyby to dostrzegał. No i rzeczywiście, jeśli czytamy jego książkę, która już jest po polsku, no to Lemkin znacznie szerzej patrzył na ludobójstwo. No i z tego punktu widzenia mamy tam cztery kategorie grup, które tak są nazwane: etniczne, narodowe, rasowe i religijne. Swoją drogą dość ciekawe, że ta kategoria rasy tak wyklinana się wyraźnie pojawia także w prawie antydyskryminacyjnym. No i nie ma grup politycznych. No dlaczego? Tutaj no decyzje mocarstw, no między innymi sprzeciw państw bloku wschodniego o tym decydował. Związek Radziecki no bał się jednak oskarżeń o różne zbrodnie czasów kolektywizacji później, prawda? No pamiętajmy jednak, że ta konwencja w 1951 roku powtórze weszła w życie, więc nie można było się cofać tak w nieskończoność, to tak nie działało. Więc z tego punktu widzenia było to wąskie. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem, od razu to powiem, takiego dzielenia na grupy. No dla mnie po prostu zawsze sprawcy definiują ofiary, to jest uniwersalne. I tak naprawdę następuje taki proces naturalizacji tej kategorii. Czyli na przykład jeśli Indonezyjczycy mordowali komunistów w Indonezji w 1965 roku, no to nie jest tak, że to była kategoria polityczna, to byli członkowie partii. Nie, oni znaturalizowali tych komunistów jako po prostu złych ludzi i tak dalej. Więc to widać wyraźnie, że tu chodzi o to, zupełnie inny proces. No a z drugiej strony ludzie też mówią, że ta definicja jest bardzo szeroka, za szeroka, bo oprócz zabijania, no mówi o pięciu takich kategoriach przestępstw czynionych w intencji zniszczenia w całości lub w części jakiejś grupy. Ta intencja ludobójcza jest bardzo ważna, no i bardzo trudna do wykazania bardzo często. Przed Trybunałem Karnym musimy ją wykazać. No i tam na przykład mamy nie tylko bezpośrednie zabijanie, ale na przykład takie elementy ludobójstwa kulturowego, jak odbieranie dzieci i przymusowe asymilowanie jej do innej kultury, prawda? Swoją drogą zwracam uwagę, że tu na przykład trzeba by polityków australijskich, tak, za popełnienie nieprzedawnianej zbrodni ludobójstwa pozwać, no ale któż by śmiał polityków australijskich pozywać, prawda? Więc to też pokazuje no jednak hipokryzję, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, hipokryzję międzynarodową, która była bardzo wyraźna. Więc z tego punktu widzenia no ta definicja, takie zarzuty były jej czynione, ale zwróćmy uwagę, że to jest wszystko akademicka dyskusja, bo ta konwencja była martwa aż do czasu, gdy zaczęto sądzić zbrodniarzy tak z państw, które powstały na gruzach Federacji Jugosłowiańskiej i z Rwandy. Tam było ludobójstwo w 1994 roku. Tam był, to są dwa trybunały ad hoc. Teraz mamy wreszcie stały Trybunał Karny. Więc z tego punktu widzenia dopiero ta praktyka przed trybunałami karnymi, ona jakoś wzbogaciła nasz dorobek i tam można mówić o wypracowaniu pewnych narzędzi. No a dzisiaj to już przed bardzo wieloma sądami, trybunałami się sądzi. To zresztą pani mogłaby o tym więcej powiedzieć. Natomiast z tego punktu widzenia tak dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała wtedy, tak w Norymberdze. No i zresztą dla Lemkina ważniejsza była o niebo Norymberga niż Tokio. No a przecież dzisiaj mówimy o Tokio jako no, równorzędnym karaniu zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Może na tym zakończę. Dziękuję. No ale to już przejdźmy. Czy rzeczywiście jest tak, że ta konwencja ułatwia ludzkości rozliczanie właśnie takich strasznych zbrodni? Pan profesor już tu wspomniał o zbrodniach i zbrodniarzach związanych z wojną domową w Jugosławii. Pojawiła się też Rwanda. Pani Małgorzata ma akurat tutaj duże doświadczenie. Czy rzeczywiście to narzędzie, w które wyposażył nas w jakimś sensie Lemkin, nawet jeżeli trochę okrojone, jest dobrym narzędziem? Od razu dodam, ja uważam, że no może samo narzędzie jest dobre, natomiast zdolność świata jest bardzo ciągle ograniczona, aby z niego korzystać, bo jednak ciągle mamy chyba takie przekonanie, że albo te zbrodnie są nierozliczone, albo były zbyt długo rozliczane, a wielu zbrodniarzom po prostu udało się od tej odpowiedzialności uciec. Mm-hmm. Tak.
Dobrze, że konwencja jest, no to jest oczywiste. Dobrze, że Jasne. termin jest, to jest oczywiste, ale ja tak, ja zaraz opowiem o tym, co ja myślę w kontekście Rwandy na przykład, jak ta konwencja działa czy nie działa, ale może jeszcze jedno tylko słowo powiem, bo wydaje mi się, że Lemkin wtedy już był świadomy, wtedy u końca swojego życia, że to nie będzie wszystko takie łatwe, ponieważ w ogóle termin genocyd jest neologizmem. W Stanach Zjednoczonych w ogóle niechętnie podchodzono, właśnie, bardzo akademicko, bardzo teoretycznie. Jakby nie chciano widzieć, że to naprawdę znaczy zbrodnie zbrodni, tylko przyczepiano się do tego, że to jest neologizm, a Rafał Lemkin właściwie dobrze nie mówi po angielsku i właściwie po co stosować neologizmy, skoro lepiej wracać do jakichś takich sytuacji jak z Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, które są już tak jakby ustanowione. Więc był lęk przed nowością, był lęk przed nową konceptualizacją. I kiedy konwencja została powołana, to trzeba było ratyfikować. I dla mnie symptomatyczne jest to, że pierwszym krajem, który ratyfikował konwencję, to była Etiopia. Tak jakby... Oni wiedzieli od razu, że tu chodzi o coś bardzo ludzkiego, bardzo związanego z prawami człowieka, przekraczając ten cały dyskurs akademicki i dyskurs neologizmów. I cesarz Haile Selassie napisał do Rafała Lemkina takie zdanie: "You are creating collective security for life itself", czyli stwarzasz nam przestrzeń bezpieczeństwa dla życia jako takiego, tym terminem. Więc to wskazywało, że kraje pozaeuropejskie bardzo szybko rozumieją znaczenie, szybciej niż na przykład Stany Zjednoczone, bo Rafał Lemkin nie doczekał ratyfikacji w kraju, w którym powstawała ta konwencja. Stany Zjednoczone trochę im zebrało czasu, żeby tę konwencję ratyfikować. I mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że ta konwencja sama w sobie jest bardzo dobrze, ale ona działa nie do końca dobrze, ponieważ nie mamy świadomości, kraje zachodnie czy społeczność euroamerykańska nie ma świadomości do tego, co się naprawdę dzieje w terenie, jak wyglądają realia lokalne, o jakich konfliktach my mówimy z perspektywy uwikłania interesów politycznych, militarnych, etnicznych i religijnych, ich nawarstwienia. I konwencja jest stosowana tak jakby z perspektywy zewnętrznej, konceptualnej, która ma coś uporządkować, a jest stosowana rzadko, bo warunki lokalne są na tyle skomplikowane, żeby to wymagało po prostu od tych osób, które są odpowiedzialne za konwencję, wejścia bardzo głęboko w temat, jak również zadawania bardzo niewygodnych pytań i bardzo trudnych pytań, również dotyczących właśnie tych brakujących kategorii, bo na przykład co z kastami, co z zawodowymi grupami, a co z gender, co w ogóle z seksualnymi grupami, gdyby na przykład taka zbrodnia byłaby dokonana na tle genderowym. Więc znowu wracam do tego, że świadomość konwencji jest stosowana jako bezpieczeństwo, security po prostu krajów euroamerykańskich. Czasami służy umyciu rąk. Bardzo trudno się na nią powołać, bardzo trudno. Dużo łatwiej się powołać na zbrodnie naprzeciwko ludzkości, co było stosowane w kontekście Bośni, gdzie wyroki raczej z tego paragrafu zapadały. Oczywiście na szczęście zapadły pewne wyroki osobowe w kontekście ludobójczym, ale to jest rzadkie. To jest jakby sprawa grubego kalibru, więc dobrze ją mieć, ale używać bardzo trudno. I czasami też może ona wyrządzić szkody. I tutaj słowo powiem o Rwandzie. Klasycznie rzecz ujmując, konwencjonalnie rzecz ujmując, ludobójstwo w Rwandzie zadziało się na tle etnicznym. Więc to idealnie pasuje do konwencji z 1948 roku. Grupa w całości, w większości etniczna, narodowa, religijna, rasowa. Ale problem Rwandy był dużo głębszy. Tam były też osoby, które były ofiarami ludobójstwa, a były Hutu. Bo ponieważ dochodził bardzo istotny czynnik polityczny uwikłania w politykę radykalną. Co to spowodowało? To spowodowało, że te osoby, które nie były Hutu radykalnymi, czyli nie brały udziału w radykalnej polityce, dzisiaj nie mogą przeżyć swojej żałoby, bo jak świat zachodni słyszy słowo Hutu, myśli konwencja, myśli zbrodnia na tle etnicznym, to jest to oczywiste, tak jakby po Holokauście, że Hilbergowska triada jest klarowna, czyli są sprawcy, ofiary i świadkowie. Oni mogą być na przykład rozumieni przez kontekst etniczny. A sytuacja na miejscu jest bardzo trudna, dlatego że po pierwsze, ci, którzy nie mogą przeżyć swojej żałoby, bo noszą z tyłu głowy łatkę Hutu, ale nie byli zaangażowani w politykę, po prostu są sfrustrowani i ta frustracja
w bezpośredni sposób przekłada się na kolejne konflikty zbrojne. Znaczy ludobójstwo to nie jest wydarzenie, tylko to jest proces. I tak jak Rafał Lemkin myślał w 1933 roku, widząc to, co się dzieje pregenocydalnego, oczywiście jeszcze bez nazwy ludobójstwo, tak samo Holokaust, trudno powiedzieć, że to kończył się w 1945, bo potem były pogromy. Tak w przypadku Rwandy, to, co się wydarzyło w Rwandzie, przeniosło się do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy, do Burundi. I konwencja umyła ręce jakby świadkom z Europy i ze świata amerykańskiego i czy rozwiązała problem? Nie rozwiązała problemu, ale czy umożliwiła nadanie nazwy ludobójstwo tak strasznej wojnie, rzezi totalnej, zagładzie Tutsi? Tak umożliwiła, ale myślę, że jeżeli to będzie kiedyś możliwe, żeby konwencję poszerzać, o te grupy tak zwane wykluczone, to będzie to tylko z korzyścią na poziomie prewencji. I tyle mogę powiedzieć, że to dla osób, które pracują w terenie, ta konwencja czy ONZ, to jest taka frustracja, jaką Lemkin miał w 1944, 1945 roku, 1946, będąc w Washington DC. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Jedną chyba z najtrudniejszych lekcji, którą mogę przekazywać studentom, którzy jadą w teren, moi studenci pochodzą z krajów pozaeuropejskich w dużej większości i będą jechali w teren do pracy z kryzysami humanitarnymi. Jedną z najtrudniejszych chyba i najważniejszych lekcji to jest wytworzenie w sobie mechanizmów, które pozwolą tobie utrzymać frustrację, ponieważ zderzenie świata tamtego, realnych problemów z aparatem, który jest tworzony na Zachodzie i czy w Nowym Jorku, w ONZ-cie, to jest naprawdę bardzo duża różnica, czasami nie do przekroczenia. I czasami dużo lepiej działają NGOsy czy organizacje takie jak Lekarze Bez Granic, które po prostu nie są zależne od polityki wielkich mocarstw. I to jest trudna lekcja prewencji. Bez Rafała Lemkina jednak w ogóle by nie było o czym mówić i bez Rafała Lemkina nie byłoby tak naprawdę studiów nad prewencją, bo dzięki Rafałowi Lemkinowi mamy studia nad ludobójstwami. A co z tego wynika? Potrzeba po prostu zapobiegania ludobójstwom. I to jest krok milowy w łączeniu świata akademickiego i realnego świata, w którym konflikty dzieją się do dzisiaj. Profesorze, no nie wiem właśnie, bo pan przypomniał swoją specjalność, ale zapytam jednak może o ten aspekt prawny. Czy fakt, że to właśnie idzie tak trochę nie bardzo, jak przed chwilą żeśmy słyszeli, to jednak oznacza, że no, ludzkość po tych wszystkich doświadczeniach jednak jakoś jest trochę niezborna, jak to wszystko dobrze zorganizować. No, z jednej strony już mamy w Hadze ten Międzynarodowy Trybunał Karny, który działa stale. Pan już o tym wspomniał, że wcześniej one były powoływane dla jakiejś sprawy, tak? Jak właśnie dla Rwandy czy dla byłej Jugosławii. No ale czy to coś nam w praktyce optymistycznego daje? Kilka osób zostało osądzonych na szczęście. No chociaż tak jak też wspomniałem, niektóre sprawy trwają długo. Słynny Slobodan Milošević tak siedział w tej celi, w Hadze siedział i w końcu zmarł w 2006, wyroku nie doczekał. No to jest w ogóle ciekawe, bo zwróćmy uwagę na taką prozaiczną sprawę, że te trybunały ad hoc były strasznie drogie. Czyli sprawiedliwość dotycząca tej oficjalnej europejskiej praktyki była bardzo droga. I na przykład wiele złych słów wypowiedziano o tych trybunałach Gacaca w Rwandzie, no ale tam osądzono ogromną liczbę Rwandyjczyków, tak, bo ten podział na Tutsi i Hutu już jest w ogóle zakazany w Rwandzie i dobrze. Więc z tego punktu widzenia, no kto wie, czy nie jest lepszy tak społecznie, taki nie Międzynarodowy Trybunał Karny, który bardzo dużo kosztuje, no choć no, generuje genialną materiałówkę, bo myślę, że i pani, i ja to do dzisiaj korzystamy z tej materiałówki w postaci uzasadnień, tak, i wielostronicowych wyroków. No z tego punktu widzenia oczywiście, no to jest proces i to jest w ogóle pytanie, jak można karać. No wtedy pan już o tym mówił. Były pomysły, żeby w ogóle cały naród niemiecki ukarać, ale to było nierealne. Bardzo szybko się z tego wycofano. Więc generalnie sprawiedliwość po ludobójstwie to jest nie tylko ciekawy temat badawczy, ale to jest też bardzo trudne.
Natomiast no ja się z panem zgodzę, że niestety ta hipokryzja mocarstw jest ogromna. No i statuty rzymskie na przykład, które no, były podstawą utworzenia stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego. No jakieś dwa państwa, nie wiem czy znaczące, czy nie, nie podpisały, nie ratyfikowały tych statutów rzymskich. Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska, nie wiem czy one mają jakieś znaczenie. No Polska tak, czyli nasi żołnierze mogą trafić przed inny sąd wtedy, gdy popełnią jakąś zbrodnię. Więc z tego punktu widzenia widać, że niestety cały czas to działa tak no, nie najlepiej. I pani powiedziała, że oni nie wiedzą. Ja myślę, że jest gorzej, że oni wiedzą, ale nie chcą. Im jest obojętne. I oni się w ogóle nie przyjmują. No tak jak było na przykład z wypędzeniem Rohingjów z Birmy. No Mianmy, jak to junta wojskowa nazwała ten kraj. Unia Europejska patrzyła i teraz w ogóle pomaga w tych obozach dla uchodźców. Co oni nie wiedzieli, co się tam dzieje, doskonale wiedzieli. Po prostu umyli ręce. Więc w XXI wieku mogło dochodzić do najcięższych zbrodni i wspólnota międzynarodowa nic nie robiła. Więc z tego punktu widzenia myślę, że to jest nauka, którą możemy ciągle przypominać. I oczywiście, że mówimy, nie wiem, o Darfurze, o procesach, które dotyczą Darfuru zgoda, no ale widać wyraźnie, że mimo, że na świecie się wiele zmieniło, to pewne rzeczy pozostały bez zmian. Na przykład swoich ludzi nie każemy albo nie skazujemy no, w sytuacji, gdy musielibyśmy się za bardzo zaangażować. Więc niestety tutaj wspólnota międzynarodowa no, mówi nigdy więcej, po czym musi dostawiać kolejny nagrobek na tym cmentarzu, który powstaje ze zbrodni w różnych krajach na świecie czynionych. No zimna wojna była naprawdę czasem, gdy bardzo dużo zbrodni dokonano albo pod patronatem Stanów Zjednoczonych, albo pod patronatem Rosji, Związku Radzieckiego. I to jest jasne. I te zbrodnie się nie skończyły w 1989 roku. One dalej są do dzisiaj popełniane. I powtórzę, w XXI wieku też mieliśmy do czynienia. No, 94 rok Rwanda, to końcówka XX wieku. I co się okazuje? Że mogło dojść do ludobójstwa totalnego. No więc w tym momencie karanie zbrodni, nie tylko zbrodni ludobójstwa, także wielu innych zbrodni, jest wpisane w interesy międzynarodowe. Jeśli się opłaca, to się karze, jeśli się nie opłaca, to się nie karze. No niestety tak wygląda praktyka. Czas naszego spotkania to właściwie już jest moment, w którym powinny być pytania od tych, którzy nas słuchają. Pytań mam już kilka, ale jeszcze zanim do nich przejdę, chciałem Państwa poprosić o dwa słowa, bo to tak trochę mi zabrzmiało, kiedy to znalazłem jako pewnego rodzaju, no nie wiem właściwie jak, więc nie będę tego nazywał, ale informacja dosyć ciekawa. Ona jest z marca tego roku. Główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensouda wszczęła w środę dochodzenie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych na terytoriach palestyńskich. Trybunał przyjrzy się głównie operacjom wojskowym Izraela przeciwko palestyńskim bojownikom w Strefie Gazy i ekspansji osiedli izraelskich we wschodniej Jerozolimie i na okupowanym zachodnim brzegu od czerwca 2014 roku. No i wtedy, kiedy się pojawiła ta informacja, premier, ówczesny premier Benjamin Netanyahu w takim nagranym oświadczeniu powiedział tak. Stronniczy Międzynarodowy Sąd w Hadze podjął decyzję, która jest esencją antysemityzmu i hipokryzji. Kto z Państwa by chciał dwa słowa na ten temat? Może obydwoje. To ja szybko powiem i dałem profesorowi miejsce. Ja no w ogóle nie jestem zdziwiona. Po prostu studia nad ludobójstwami, czy komparatystyczne studia nad ludobójstwami są czymś osobnym od studiów nad zagładą Żydów. I może to się zmieni, ale na razie to jest naprawdę, koszerność jest bardzo pilnowana pod tym względem. No właśnie dlaczego? Dlatego, że szeroka konwencja, jakby konwencja rozumiana przez Lemkina z perspektywy antropologicznej, humanistycznej, nawet psychologicznej, socjologicznej, ona nie stawia Holokaustu w centrum. Holokaust nie jest tutaj unique event, tak jak Yehuda Bauer, jest za Holokaust unique event, to jest ten podstawowy tekst, który, to jest pytanie retoryczne, z perspektywy studiów nad Holokaustem, tak jest wyjątkowym doświadczeniem. Rafał Lemkin, jego dziedzictwo jest wielokierunkowe. Ja mam wrażenie, że ta jego wrażliwość szła na różne poziomy.
co jest bardzo zagrażające w studiach nad zagładą Żydów, które jednak trzymają osobność Holokaustu i jego wyjątkowość. Innymi słowy, studia nad ludobójstwami są zagrażające nad studiami wobec studiów nad Holokaustem. I trudno się spotkać w tej przestrzeni. Nie ma konferencji w Izraelu właśnie z porównawczych studiów. Takie konferencje są w innych miejscach prowadzone, a za to są fantastyczne konferencje dotyczące zagłady Żydów. Także ja nie jestem w ogóle zdziwiona tą reakcją, ponieważ ten dyskurs, jak i decyzje pewnych profesorów żydowskich, którzy przechodzą w cudzysłowie na ciemną stronę mocy i się zaczynają parać studiami komparatystycznymi, porównawczymi, tak jak Bloxman, tak jak Dirk Moses, no to są osoby, powiedziałabym, wyklęte już z kręgu badania zagłady Żydów. Więc ja nie jestem zdziwiona. I to jest taki problem, z którym osoby, no tak jak ja, się mierzą bardzo często, ponieważ ja się zajmuję zagładą Żydów i zajmuję się ludobójstwem. Mam żydowskie pochodzenie i właściwie ja nie widzę tutaj problemu, ale na poziomie politycznym izraelskim to jest ogromny problem. Dlatego Izrael ma tak dobrą współpracę z Rwandą, ponieważ Rwanda idealnie pasuje do lemkina etnicznej, narodowej, religijnej. Czy to jest takiej post-hilbergowskiej trady, gdzie jest wszystko jasne i czytelne i wiadomo, kto jest sprawcą i kto jest ofiarą. Krytyczne studia nad ludobójstwami zadają zbyt dużo trudnych pytań. Ja mam wielką nadzieję, że to się zmieni, bo nie widzę innej drogi prewencji kolejnych zbrodni masowych na Bliskim Wschodzie, jeżeli to nie będzie bardziej inkluzywne wobec głosów wykluczonych. Pan profesor, w tej sprawie dwa słowa? No, już żeby nie tracić czasu, bo musimy dać jeszcze szansę, żeby zadali te pytania nasi słuchacze czy widzowie. No w każdym razie powiem może tylko jedną rzecz, bo można by dużo rzeczy, ale powiem jedną, bo na pewno widać to, o czym mówiłem, czyli to, jak to jest politycznie wykorzystywane. No i można by o tym, o czym pan mówił wcześniej, mówić, jak Turcja karze inne kraje za to, że uznają rzeź Ormian za ludobójstwo, prawda? No to jest realny problem. No chyba, że prawda, jakiś taki mało znaczący kraj, Polska, nasza uchwała uznająca rzeź Ormian za ludobójstwo, no to w zasadzie nie zauważyli jej, prawda? Ale bardzo się baliśmy, bo na przykład ten haczkar ormiański powstał na terenie kościelnym, czyli oficjalnie umyliśmy ręce. Natomiast powiem tylko jedną rzecz, bo to myślę pozwala zmienić perspektywę, że bardzo często społeczności dotknięte przemocą, no przez pokolenia one przenoszą tą przemoc, one się zmieniają. No i w tym sensie relacje palestyńsko-żydowskie, to już mamy do czynienia z inną wręcz psychologią społeczną. Tutaj nawet jest takie pojęcie konfliktu przewlekłego, więc nie można, tak my jako zewnętrzni obserwatorowie widzimy coś innego niż zaangażowani w ten konflikt. Więc w tym momencie no, bardzo często potępiamy na przykład państwo Izrael za pewne działania, natomiast trzeba pamiętać, że w tym momencie to nie jest sytuacja neutralna, to nie jest stan zero. No, oni jak gdyby od powstania państwa Izrael budują to napięcie i z jednej strony i z drugiej strony. Więc to jest lekcja, która powinna płynąć no, w przypadku studiów w bardzo różnych krajach i niestety ona daje także efekty polityczne. No to teraz obiecane pytania. Chyba akurat pierwsze rzeczywiście wymiennie znowu wyjdzie, bardzo pasuje tutaj do pani Małgorzaty, bo pani już chyba troszkę wspomniała o końcowym okresie życia Rafała Lemkina, no, że był takim człowiekiem samotnym. Tutaj mam takie pytanie. Ostatnie jego lata były raczej smutne, tragiczne ze znakiem zapytania. Bardzo smutny, bo on chyba był w ogóle fizycznie bardzo zmęczony. Znaczy fizycznie za każdym razem, kiedy jechał do Norymbergi w 1946 albo jechał gdzieś indziej, bo musiał coś ważnego załatwić, to odchorowywał to fizycznie, był hospitalizowany. I tych hospitalizacji od czasu wielkiej wzmożonej energii podczas ratyfikacji konwencji, to tych hospitalizacji było kilka. Więc on był osłabiony fizycznie, to jest pierwsza rzecz. No, a druga rzecz, i tutaj wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, że to jest szczęście w nieszczęściu i ciągłe poczucie takiego zagrożenia ekonomicznego, on naprawdę nie mógł znaleźć pracy. To znaczy sytuacja uniwersytecka była szalenie niepewna.
nie był już też do końca przydatny w administracji publicznej. Nikt go nie chciał zatrudnić na pełen etat i myślę, że dla niego to było szalenie frustrujące i w pewnym momencie to już nie chodziło o kiepskie zdrowie, tylko chodziło o brak środków. Zapłacenie prądu, za obiad. Jego znajomi z ONZ-u zapraszali go do siedziby ONZ-u w Nowym Jorku na zupę i nie miał za co płacić czynszu, nie miał na prąd. I myślę, że dla osoby, która jeździła do Madrytu, do Paryża, do Brukseli, która w tej całej śmietance, no oczywiście musiała też brać udział, to myślę, że nawet to nie było z jego, to nie wynikało z jego egocentryzmu. On naprawdę działał ideowo, ale dla niego to było bardzo ciężkie doświadczenie i on właściwie końcu życia był nędzarzem, wierzącym przez cały czas, że dostanie pieniądze na grant, na wielki grant badawczy i pomysły na te granty badawcze były niesamowite. On chciał na przykład mieć grant badawczy, chciał pozyskać finansowanie na grant badawczy dotyczący historii genocydów, wielu genocydów, tych genocydów, które się zadziały przed Holokaustem i przed terminem genocyd, czyli kolonialnych. Drugim jego pomysłem było w ogóle zajmowanie się genocydami interdyscyplinarnie, żeby wprowadzić socjologię, żeby wprowadzić psychologię do analizy genocydów, co dzisiaj jest najbardziej istotne, bo się nie da inaczej prowadzić tych studiów. Nikt go nie rozumiał i on zmarł w poczuciu opuszczenia i w bardzo trudnej sytuacji finansowej i on dostał zawału serca, kiedy szedł do wydawnictwa w Nowym Jorku, chyba też szukając jakiejś możliwości może wznowienia jakiegoś tekstu, czy wiązało się to z pracami nad tym, nad jakąś książką, którą pisał, miał kilka rozgrzebanych rzeczy i zmarł w pracy, można powiedzieć, ale to było bardzo smutne. Ja też przyznam szczerze, że ja szukałam wszelkich możliwych nici, dotyczących jego rodziny, czy on założył rodzinę, czy miał przyjaciół, czy miał jakieś relacje bliskie. I wydaje się, na to coś mnie zwróciła dr Alicja Bartuś, która jest też świetną lemkinistką, on miał obsesję ludobójstwem. On każde spotkanie już potem prywatne przekształcał na tematy ludobójcze i w takim osamotnieniu zmarł. 28 sierpnia 1959 roku. Panie profesorze, a czy pan zechciałby odpowiedzieć na pytanie, czy Rafał Lemkin podejmował jakieś działania na rzecz Żydów mordowanych w czasie II wojny światowej? Rozumiem, że tu chodzi może o jakąś właśnie formę, nie wiem, krzyku, tak? Jakiegoś. I to dopowiem tylko jedną rzecz. No moim zdaniem on był po prostu zagłodzony już, więc czy to była tragedia? Tak, to była tragedia śmierci i to była tragedia końcówki życia. Więc to, co pani mówiła, to ja bym zaostrzył, mówiąc wręcz o głodującym Lemkinie i to myślę, no pasuje do tego, no my dzisiaj myślimy o tym, że to byli ludzie sukcesu. No Lemkin był człowiekiem sukcesu, ale zarazem tak no, był głodującym, ciężko chorym człowiekiem i o tym nie możemy zapominać. Jeżeli chodzi teraz o Lemkina i jego działania, no pamiętajmy, bo tu na przykład to jest ciekawe, że pani użyła słowa Holokaust. No ale jednak na przykład mówi się Shoah, tak w odniesieniu do ludobójstwa Żydów, jako bardziej neutralny. Holokaust jest no, traktowany jako kontrowersyjny termin, jako to całopalenie, to religijne konotacje są wyraźne, więc na przykład Shoah bardziej w literaturze występuje, tak na marginesie, ale to też pokazuje kontrowersje w tym występujące. I on myślał o ludobójstwie wszystkich. Pewnie do końca nie zdawał sobie sprawy, do czego się nie przyznawał oczywiście po wojnie. Co się dzieje z Żydami? On był też zaskoczony, czy zszokowany skalą mordów po II wojnie światowej. No jak wiele osób, tak? Ale on się rzeczywiście przejmował, on się realnie przejmował. Więc on też no, po prostu nie do końca widział potrzebę, tak? No ale zwróćmy uwagę, potrzebę pomocy takiej bezpośredniej, natychmiastowej. Natomiast no, on apelował nieustannie o karanie zbrodniarzy, a wiemy doskonale, że świadomość nieuchronnej kary no, w ogóle działa w przypadku każdej zbrodni, no i działa też w przypadku zbrodniarzy nazistowskich. Więc w tym sensie można powiedzieć, że co najmniej pośrednio działał. No on oczywiście angażował się też w Stanach Zjednoczonych w różne akcje, no ale dzisiaj byśmy pewnie oczekiwali tak, nie wiem, bardziej bezpośrednich akcji pomagających Żydom. No ale on po prostu patrzył na to całościowo
i nie wyróżniał cierpienia Żydów spośród cierpienia narodów okupowanych. I to jest dzisiaj też rzecz, która no, sprawia, że Lemkin ze swoją koncepcją jest tak bliski bardzo różnym ujęciom ludobójstwa w bardzo różnych narodach, no w tym również w Polsce, prawda? To nie jest, powtórzę, opowieść o żydowskich, o zbrodniach na Żydach, to jest opowieść o zbrodniach na narodach okupowanych. No, ale kiedy już się po wojnie dowiedział, jak to wyglądało, tak rozumiem, patrząc na kolejne pytanie, czy współpracował z Szymonem Wiesenthalem i podzielał jego koncepcję ścigania zbrodniarzy nazistowskich i czy był przeciwnikiem pomijania zbrodni Żydów na Żydach? Takie mam pytanie. Czy pani Małgorzata zechce? Nie, nie zechcę. To bardzo trudne pytanie. Zostawię profesorowi Nikowskiemu. Chociaż szczególnie mnie, nie wiem, na ile współpracował z Wiesenthalem, ale zastanowiło mnie to drugie pytanie, to druga część tego pytania, która jest, no, patrząc na biografię intelektualną Lemkina, myślę, że nie byłaby to osoba, która bałaby się poruszać tego Critical Holocaust Studies, czyli bardzo ważnej części badań nad zagładą Żydów, czyli przemocy Żydów wobec Żydów. Na przykład w getcie warszawskim policja żydowska oczywiście miała wielkie znaczenie dla w ogóle rozumienia, czym było getto warszawskie, czym była przemoc w getcie warszawskim. Z pozycji studium nad zagładą Żydów był to temat, to się troszeczkę zmieniło, też dzięki Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu Kasi Persson w świetnej książce Policjanci, całkiem niedawno, dopiero po bardzo wielu latach. W ramach studiów nad ludobójstwami ten temat prawdopodobnie dzięki interdyscyplinarności i zasadzie krytycznym takim krytycznego podejściu od samego początku, który jest wpisany w studia nad ludobójstwami, ten temat byłby poruszony szybciej, więc myślę, że Lemkin absolutnie by poruszył ten temat i nie trzeba by było czekać tylu lat, żeby mówić o tych grey zones, szarych strefach studiów nad zagładą Żydów, które są oczywiście kluczowe do zrozumienia pełni tej tragedii. Dziękuję. A czy pan profesor coś tutaj by chciał dodać? No to tylko może powiem jedną rzecz. To jest ciekawe, że na przykład my mówimy, że to jest ojciec konwencji ONZ-owskiej w sprawie zapobiegania i karania ludobójstwa. No ale pamiętajmy, że on też zaczynał te studia komparatystyczne jeszcze w Szwecji i w ogóle mówił o wielu ludobójstwach. Dla niego komparatystyka, która dzisiaj budzi takie kontrowersje, była oczywista. Więc tu się całkowicie z panią zgadzam, że on nie uciekał przed żadnym tematem. On się na przykład zajmował w tych swoich studiach nad ludobójstwem, nad zbrodniami Mongołów, którzy postępowali jak gdyby w Europie, co jest bardzo ciekawe, prawda, bo tak nie pasuje nam do tego stereotypowego uczonego, który zajmuje się żydowskim cierpieniem. Więc z tego punktu widzenia on o wielu rzeczach nie wiedział. Znaczy, nie możemy dzisiaj traktować, że on wszystko wiedział. Nie, on o wielu rzeczach nie wiedział i także, powiedzmy, skala przemocy na przykład, nie wiem, osadników w Izraelu przyszłym, czy skala przemocy w gettach, on po prostu o tym nie wiedział. Więc oczywiście była w tym jakaś celowa decyzja, żeby o pewnych aspektach nie pisać, ale najczęściej on po prostu o tym nie wiedział i wolał się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na zbrodniach niemieckich. Także on nie był jakimś autorem, który się bał tematów, nie. On podejmował wszystkie, no ale patrząc nawet z dzisiejszej perspektywy, tak, no on wyraźnie rozłożył akcenty, stawiając na pierwszym miejscu głównego zbrodniarza, pisząc o innych zbrodniarzach. No więc w tym momencie przemoc Żydów na Żydach naprawdę byłaby gdzieś odległym tutaj aktem w tym szeregu zbrodni. Także tutaj Lemkin nie popełnił też jakiegoś błędu kategorialnego. Szanowni Państwo, i tak oto kolejny program w ramach programu Pragmatycy i Wizjonerzy, Polscy Żydzi i ich dziedzictwo właśnie się kończy. Bardzo dziękuję Państwu za przypomnienie postaci Rafała Lemkina. No, myślę, że ta cała opowieść udowodniła, jak to niezwykle ważna, złożona postać, a jednocześnie no,
szczególnie ten ostatni etap jego życia, który w ostatniej części naszego spotkania został przybliżony, to wręcz powiedziałbym strasznie smutna opowieść, aż trudno uwierzyć, że tak mogło kończyć się życie człowieka, który związany jest, no co tu dużo mówić, z ważną konwencją międzynarodową, konwencją w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Byli z nami i przybliżali nam tę postać. Pani Małgorzata Wosińska, wykładowczyni Międzynarodowego Programu NOHA, studium magisterskiego z zakresu pomocy humanitarnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję i na sam koniec powiem, że nie jestem prawnikiem, mimo tego, że wykładam na prawie, jestem antropologiem kultury i psychotraumatologiem, więc za wszystkie błędy około prawnicze przepraszam. I jeszcze to obiecałam dr Alicji Bartu, żeby wspomnieć o tym, że Rafał Lemkin jest Ogród Sprawiedliwych niedaleko Opolin. I w 2018 roku Rafał Lemkin dostał, a propos też tego pytania i pomocy Żydom, czy on alarmował. Rafał Lemki w 2018 roku dostał swoje miejsce w Ogrodzie Sprawiedliwych i drzewko. Także jak ktoś z Państwa będzie przechodził niedaleko Polin, to myślę, że warto zobaczyć. To jest w ogóle zresztą wielokierunkowo etniczne, ten Ogród Sprawiedliwych, więc bardzo ciekawe miejsce. I dziękuję Państwu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Panie Maćku. Ja też bardzo dziękuję, ale oczywiście oddzielne podziękowania dla pana profesora Lecha Nijakowskiego z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, wielkie dzięki. Dziękuję, to skoro taki długi komentarz, to ja też sobie pozwolę jedno słowo, bo pytałem o nazwiska bohaterów poprzednich odcinków i zwróćmy uwagę, że dzisiejszy bohater to nie jest zamknięta historia, ale to jest nasza rzeczywistość, to jest nasza przyszłość. I tak musimy patrzeć na dzisiejszego bohatera. To znaczy do Rafała Lemkina cały czas możemy i powinniśmy nawiązywać i to jest jak gdyby to, co przed nami stoi, żeby Lemkina nieustannie czynić aktualnym. No, to tym bardziej wielkie podziękowania dla autorów projektu z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, że właśnie tego typu postać się w tej galerii znalazła, a za sprawą Państwa przypomnieliśmy ją i tak jak powiedział pan profesor, pozostanie ona z nami. Maciej Zakrocki, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.